siła gry Iggy i myślę, że też taka pewność siebie będzie tutaj decydująca. Ja oczywiście widzę, nie upatruję tutaj żadnej niespodzianki. Myślę, że Iga wygra to spotkanie i to w dwóch setach, ale na pewno nie można skreślać Czeszki. Że to łatwo i przyjemnie będzie. Że to będzie łatwo i przyjemnie, bo tak jak od początku tutaj mówimy, to w wielkim szlemie wchodzi się na takie jakieś niebotyczne schody i pokonuje je z taką jak zaciętością, że tutaj też może być dobre spotkanie, ale Iga awansuje dalej. Mhm.